Ty masz korzenie egipskie. Czy ty dobrze znasz tę kulturę egipską? I jeśli tak, to co w niej cię najbardziej fascynuje? Mój tata mi powtarzał za każdym razem, jakby łamiąc te stereotypy, które krążą o Egipcjanach, że oni tak traktują trochę inaczej żony niż Polacy, Europejczycy. My nie rozumiemy tej kultury do momentu, kiedy się nie zagłębimy, więc mój tata zawsze mi powtarzał, że jeżeli mężczyzna w Egipcie decyduje się na założenie rodziny, to o nią dba. On przede wszystkim musi udowodnić swojemu teściowi, że on weźmie odpowiedzialność za kobietę, z którą się żeni na zawsze. Nawet jeżeli bierze sobie kolejną żonę, to ta kolejna żona też jest za aprobatą tej pierwszej. Egipcjanie, muzułmanie mogą mieć żon 4. Ja jestem katolikiem, ale myślę, że te wartości też gdzieś tam w DNA, które mam, pozwalają mi z dumą popatrzeć na siebie jak na tatę, bo jestem ojcem trójki dzieci, 3 synów generalnie, więc ja z tego jestem dumny, że właśnie postępuję tak honorowo, bo to jest najważniejsze i to jest to, co myślę, wiele osób może zaskoczyć, a poza tym kuchnia. Niepowtarzalna kuchnia, której nie odtworzymy w Polsce. Brakuje mi chleba, który pamiętam babcia mi robiła na kamieniu. Taki był specjalny kamień przygotowany w kuchni do robienia chleba. Było... Tak, ale to nie jest pita. To nie jest pita. Proszę zapamiętać. Tak samo jak falafel egipski jest w Egipcie tamejo, bo jest trochę inaczej doprawiony. Jakby mógł wszystkich zaprosić do Egiptu, to kiedyś to zrobię, naprawdę. I jeszcze zupę maluchę też będę chciał polecić wszystkim, żeby zjedli i full takie śniadanie rodem z Egiptu, które zresztą w programie Smaki Świata po polsku przygotowałem. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy wszedłem do kuchni, ale mi wyszło, tak przynajmniej Ola twierdzi.